Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Znowu będzie grubo, ale nie żaden poradnik, nie, nie, nie żaden Lintech lin test, nie, 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 dzisiaj test dystrybucji. E, a że takiej troszeczkę ciekawej, to, to taką koszulkę też założyłem, bo nie ta dystrybucja nie bazuje na niczym. No, jest, będzie wesoło, naprawdę, gwarantuję. E, słuchajcie, RLX OS, Relax OS się to tak nazywa, 6 września pojawiła się wersja 2.0. E, żywy sprzęt, jak najbardziej Ryzen, 1600, e, Ryzen 3600. E, 3600 do kompletu Nvidia, 1078 GB RAM i RAMu. I ten no, SSD i, i 16 GB RAMu normalnego. Przy okazji, e, mam dla Was zajawkę. Uwaga, ta dam! Podoba się. Mi też się podoba. Bardzo się przyda na unboxingach, innego rodzaju e, działających rzeczach. Mam tutaj również zuma więc będzie myślę dużo, dużo y, przyjemniej. Y, dobra, z takich zajabek wystarczy lecimy na stronkę, a potem pokażę Wam proces instalacji i jak to się sprawuje. Bo jest dobrze, powiem to tak, jest naprawdę fajnie i ciekawie i dobrze. Gorąco zapraszam. Dobra, na, chwilka na stronce internetowej. Y, trzeba się z tym mniej więcej zapoznać, jak widać albo nie widać, niektórzy poznają XFC trochę fajnie zrobione. Jest naprawdę, jeżeli chodzi o pulpit, spoko. Chodzi to bardzo przyjemnie, parę godzin sobie tutaj siedzę, ogarniam. Tak jak powiedziałem, distro jest niezależne, zbudowane całkowicie od zera, od zera z pakietów. Do tego jest zastosowana tutaj tak zwana niezmienność i atomowość. Czyli mamy distro, którego się nie da teoretycznie zepsuć. Należy używać Flatpaków i przydałoby się, znaczy przydałoby się, można używać także Distroboxa. Nie jest to aż tak zrobione jak Vanilla OS czy innych systemach niezmiennych, ale jest zarąbiście ogarnięte Nvidia. Nvidia działa w systemie niezmiennym perfekcyjnie. Panowie z uczcie się, naprawdę uczcie się, bo da się, po prostu się da, tylko trzeba chcieć, jest GitHub, gdyby ktoś chciał się głębiej w ten temat zapoznać kręcić kod źródłowy jest jak najbardziej dostępny tutaj mamy wszystko ładnie opisane począwszy od możliwości przechodzenia sobie między tak zwanymi kanałami Czyli kanał stabilny, który tutaj normalnie jest. Preview and stable, jeżeli ktoś chce bardziej y, tego rzeczy sobie ogarniać. jest myślę, że dość stabilne. Nie ma tutaj częstych aktualizacji. Aktualizacje atomowe oznaczają, że dostajecie cały kod, cały, można powiedzieć, ISO systemu, tak? A nie, a nie strzępy. Więc jak to chodzi o deweloperów, będzie chodziło i także u Was. Na takiej zasadzie jest to zrobione y, mniej więcej co miesiąc jest to wydawane. Dwa, bo powiedzmy co dwa miesiące jest nowa wersja ogarniana. Więc też nie ma strachu, że nie wiadomo, co dzień nie będą nowe rzeczy. Chcecie nowej rzeczy? Preview Unstable jest do waszej dyspozycji najbardziej. Teraz dokumentacja, też myślę, że warto się temu tutaj przyżyć. Mamy opisane co, gdzie, jak, po, jak to w ogóle działa, na jakiej zasadzie jest to zrobione. Oparte o bodajże tam sysruta. jak dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o niezmienność. Od razu powiem, nie ma tutaj dwóch partycji, tak, które się między sobą przenoszą. Tylko jest to zrobione na jednej olbrzymiej partycji, i tam są przynoszone w jakiś sposób po prostu linki, linki katalogów do danego systemu. W każdym razie jest to zabezpieczone. Jest również taka zasada, że jeżeli robicie aktualizację do nowej wersji systemu, stara tak jakby zostaje w tle, tak? Pod tą tą. Więc gdyby coś się ewentualnie działo, zawsze można do wersji poprzedniej sobie wrócić. Co jest ciekawe, Distro ma tak zwane rozszerzenia extensions. Ponieważ, tak jak powiedziałem, nie można tutaj normalnie, nie ma menedżera pakietów jako takiego. Żeby sobie coś doinstalować, inny pulpit na przykład, trzeba ściągnąć, znaczy użyć tak zwanego tutaj sysruta. To jest takie narządko, które tutaj jest i pozwala nam zainstalować inne pulpity. Czy tam, powiedzmy, nie wiem, i3wm, swaya, czy cokolwiek ewentualnie innego. Trzeba sobie zdawać sprawę także, że. Jest to Distro niezależne, może być problem z ilością pakietów dostępnych tutaj, chociaż tak jak powiedziałem, jest dostępny DistroBox, w że distro możecie postawić wszystko z każdej prawie dystrybucji, czy z Ubuntu, czy z Pedory, czy z Archa i jedną komentą wyeksportować to do swojego systemu i będziecie po prostu uruchamiać sobie, nie wiem, OBS -a z Archa, a na przykład Shotkata z Ubuntu. Jeśli chodzi o błędy, troszeczkę tego tutaj jest. Znalazłem kilka, napotkałem. Będę to zgłaszał deweloperowi na pewno na GitHubie. Skończę ten film, to mu to, 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 mu to napiszę, bo, bo on tutaj odpowiada, gozi. I być może to zostanie po prostu naprawione, ale nie są to jakieś, nie wiem, krytyczne błędy, które distro mm, wyrzucają na śmierć. Leczmy na ten żeby sprzęt, zobaczycie, jak to się teges. Yy, najpierw instalacja, potem cała reszta. Tak to wygląda. Nie ma tutaj live de facto, live, live trybu, tak, żeby sobie odpalić, yy, sprawdzić znośnika. No, bo to jest system niezmienny. Jego trzeba po prostu zainstalować tutaj na żywca. OK, dajemy sobie next. W ogóle fajnie jest zrobiony ten konfigurator, całkiem spoko. Niestety, u mnie jest tutaj jeden wielki problem. Dla, znaczy, dla niektórych może być to problem, dla mnie akurat nie jest. Wybieram sobie tutaj manual, tak, czyli chcę zrobić samą partycję. Wybieram sobie dysk, szkoda, że te dyski nie są podpisane, co to dokładnie jest, bo się może nieźle porąbać i dajemy sobie next. I co się dzieje? Reboot. Muszę to zgłosić deweloperowi. Zresztą parę rzeczy tutaj będę musiał powiedzieć. Okej, okay, próbujemy jeszcze raz. Next dajemy sobie tutaj ładnie next. Jak dacie clean install albo selected partition, to to działa. Przy clean, jak dawałem akurat clean install, żadnego problemu nie było, tak? Możecie też sobie wybrać dysk, na którym ma być za, za, zainstalowany bootloader. No i dajemy next po prostu, dajemy sobie tutaj apply i system leci. Tak jak mówię, przekopiowanie, zainstalowanie tego to jest około 1,5 do 2 minut max. Więc naprawdę bomba, pierwsze uruchomienie wpisujecie sobie użytkownika i takie tam podstawowe rzeczy de facto. I to jest wszystko, cały proces instalacji, nie? Fajnie, szybko, prosto, dokładnie tak. Szkoda, że nie ma tutaj live'a, no ale cóż, no i z tym, no i taki ładny tearing tutaj mamy. Od razu powiem... Powtórzę to jeszcze nieraz w filmie. Nvidia jest tutaj obsługiwana. 1070 automatycznie zainstalowana, mimo tego, że jest to system niezmienny i do kompletu niezależny od żadnego innego. Nie ma żadnej podstawy takiej standardowej. Dobra, lecimy na żywe sprzęt. Zapraszam. Witam na pulpicie Re, Relax OS. Relax tak łatwiej mi będzie wymawiać. Yy, tak, pierwsza sobie to odpaliłem. Kurde myślę, plazma, To tu jest prawie chyba KDE plazma, ale ikonki powiedziały wszystko. XFCR. E, i to fajnie skonfigurowane, naprawdę bardzo ładnie. Distro samo z siebie nie jest przyładowane, nie mamy tu nie wiadomo jakiego softu. Jasne, to wygląda jakby był, ale słuchajcie, to są po prostu no tak skonfigurowane, wiadomo, że to menu można sobie zmienić tak, jak każdy ma ochotę. Dostosowywanie tego jest jak najbardziej spoko. Mimo wybrania języka polskiego, ogarnięcia, niestety polskiego języka tutaj nie do końca jest. Zobaczę, czy są polskie litery, bo tego nie sprawdzałem. Nie ma. Teoretycznie ja wybierałem tutaj polski, a się nie doinstalowało chyba, nie za bardzo. Spróbuję tutaj dodać, zobaczymy jaki będzie efekt tego sekundę. Szukam, szukam, nie mam. nie ma nic do ustawiania języka polskiego niestety, no dobra, zobaczmy sobie naukę klawiatury, bo zmieniłem. W, u, e, to jest rzecz najważniejsza i to nam działa. Zresztą w sumie nie ma co od człowieka, nie wiem jaka ekipa to ogarnia burle, tak, Które robi stronie zależne, że jakiegoś malutkiego kraju Polska dawał język na przykład, tak. No, sorry, życie po angielsku i tak, można sobie tutaj w miarę dobrze poradzić, nie? Okej, okay, sam pulpit standard w CFC, tapetek nie ma tutaj dużo, bo są dwie aż całe, ale wygląda to kolorystycznie bardzo fajnie. Sam system zasuwa, owszem, jak najbardziej, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Z rzeczy, które niezbyt te gesty to jest to, że przychodzę sobie na sieć i jest kaplica. W XFC, oczywiście, czasami jest problem, jeżeli chodzi o Samba i tak dalej, tak dalej. Trzeba tu użyć Jigolo. Problem kolejny jest taki, że Jigolo tutaj nie ma, tak? ponieważ nie mamy menedżera pakietów. Nie jesteśmy nic normalnego tutaj w stanie do systemów grać. To jest pierwsza sprawa. Próbowałem to postawić pod DistroBoxem, bo mam tutaj odpalony kontener DistroBoxa Ubuntu. Próbowałem tutaj, znaczy, tutaj w kontenerze teoretycznie postawiłem Samba, ale nie umiem jej eksportować, nie wiem czy w ogóle się da. Teoretycznie odpaliłem tutaj program Gigolo i postawiłem go właśnie w Ubuntu, tak? Widać, że Ubuntu, ale nie działa. Znaczy, być może trzeba tu dodać po prostu dodatkowy plugin od tego, od Samby, z tego co pamiętam. Tak jak powiedziałem, to nie jest Vanilla OS, to nie jest jakieś inne, inne TGS, gdzie mamy graficznie ogarniętego DistroBoxa. DistroBoxa, kiedy z konsoli, to trzeba wiedzieć, ale nie jest to trudne naprawdę, to jest parę dosłownie Kilka rzeczy możemy sobie tutaj, ja to powiększę wam, żeby było troszeczkę łatwiej ogarnąć, tak. Wpisujemy sobie, na przykład, distrobox. Tutaj powinno być help. No i mamy wszystkie ewentualne komendy, create, czyli stwórz, wejdź. No i de facto to tyle. A potem normalnie pracujemy sobie w danej rzeczy, nie. w danym systemie, więc to jest naprawdę bajka. Zresztą benchmark działa, jest elegancko. Tak jak powiedziałem, automatycznie zainstalowane sterowniki Nvidia 550 tylko niestety jest jeden problem, nie ma panelu Nvidia. Ja go dodać tutaj nie mogę, bo nie ma jak. Te dwa programy, czyli Greenway, INVI i Nvidia system QT monitor, ja zainstalowałem sam ze sklepu, żeby zobaczyć po prostu jak nam tutaj temat działa. Utylizacja, no to wiadomo, program jest dość prosty, jeżeli chodzi o to, ale pokazuje wszystko nam tutaj ładnie. Green Invi jest dużo przyjemniejszy. Możemy sobie tutaj ograniczyć na przykład TDP karty do 75W i to działa, nie? Co prawda, kloków się bodajże nie da tutaj zrobić jeszcze. Może bym go z roota uruchomił, to by się dało to ustawić. Overclocking albo underclocking, no ale jest jak jest. Sterowniki 5555802 mamy tutaj postawione. Ja widać bardzo fajny programik, który do monitorowania. De facto karty, nie? No poza tym, że nie ma sieci, to cała reszta prezentuje się naprawdę fajnie. System zasuwa, to trzeba przyznać, że naprawdę system chodzi bardzo szybko. że ja 60 jest, tu jest naprawdę, nie ma się do czego dowalić. To samo, jeżeli chodzi o dźwięk, wybierzecie sobie jedno, to tu zostaje, po prostu, bo w niektórych distrach się dzieje tak, że on automatycznie przełącza na drugą kartę, na przykład, bo tak, tu czegoś takiego nie ma. Wybrałem sobie, że ma iść przez HDMI i to idzie przez HDMI. Zaraz sobie zresztą to tutaj posłuchacie. Jeszcze będąc troszeczkę tak nerdoską, powiem to w ten sposób, sysroot, tak? czyli to narzędzie, które oni, oni tam reklamowali do obsługi tego systemu, reklamowali w cudzysłowie, nie? to co ono nam tutaj umożliwia, to jest instalacja tzw. rozszerzeń, zaraz zobaczycie, czyli dajmy sobie na to sysroot list, pokazuje nam możliwe tzw. rozszerzenia do zainstalowania, takie gotowce. Możemy sobie tutaj zainstalować Qt, to nie chodzi o plazmę, tylko chodzi o biblioteki chyba Qt. Pulpit Enlightenment bez PWM NVIDIA. NVIDIA Zoom jest zainstalowana. .NET, czyli środowiska programistyczne SDK, to samo. Sway, Pulpit, Sway ma problemy na NVIDIA, z tego co wiem, to uważacie, nie? Możemy w ten sposób postawić sobie QEMU, AppSum wiadomo, Wine, no to też wiadomo, ale można postawić tutaj sobie e, z tego, z FlatPaka, Steama, ja mam postawionego akurat tutaj Heroika, działa bez najmniejszego problemu, nic nie grzebałem. Instalacja sterów jest automatyczna, jak włączam już po instalacji wszystko normalnie tutaj y, bardzo fajnie nam y, pracuje. Jeżeli chodzi o partycje, bo to też się warto temu przyjrzeć. Gparted, tutaj dysków akurat nie ma, więc zobaczycie sobie to na Gparted. Automatyczna instalacja wygląda w ten sposób, że robi jedną wielką, dużą partycję. Tak jak powiedziałem, nie ma tutaj innych dodatkowych rzeczy, tak, zwanych partycji A i B jak stosowany w systemach typu AB root. Tutaj wszystko jest zrobione na jednym. Na zasadzie jakiegoś takiego linkowania, ja nigdy w te systemy niezmienne nie wnikałem, po prostu one sobie pracują tak jak pracują. Moim zdaniem taki podział jest bardzo po prostu w porządku. Zajęte już jest taka, ponieważ stoi tu Kingdom Come Deliverance, tak, który ma 70 GB, więc dlatego jest wszystko prawie zawalone. Tak to nam tutaj oczywiście wygląda, tak jak powiedziałem, nie ma tutaj podziału na ABRUT, tak jest w innych dystrybucjach niezmiennych to ogarnięte. Teraz tak, miałem wam pokazać wynik Superposition, bo już go nie będę tutaj odpalał. On jest tutaj zrzucony, Pictures, i to jest jego wynik, 11551. Jeden z najwyższych wyników, jakie widziałem autentycznie. Dobra, resztę, aktu... znaczy, resztę systemu tutaj widzicie, aby ktoś chciał jeszcze sobie ogarnąć. Tak to mniej więcej wygląda konfiguracja tego, tego komputerka, tak? No dobra, to co? To przejdźmy sobie teraz jeszcze na szybkości do naszego a, z drukarką jest duży problem i też muszę tutaj baga zgłosić, bo jak dacie sobie Print Settings, to nam się pojawia coś takiego, tak? No niby wszystko fajnie, pięknie. Dajesz ADD i on się pyta o hasło teraz, tak? Tylko że ja tu podaję moje hasło, ono jest na pewno poprawne i niestety jest tak. Not authorized tak jakbym nie, nie został dodany do grupy bodajże, może tego brakuje, nie? Do grupy Print czy Caps czy czegoś takiego, nie? Oczywiście nie mogę wyszukiwać drukarek, nic takiego tutaj miejsca niestety nie ma. Jak użyjecie sobie drugiego programu, też muszę gościowi o tym powiedzieć. Manage Printing, to niestety lądujemy tutaj w Capsie, gdzie no. Tu jest dokładnie to samo: czy jako root, czy jako admin nie działa. To po prostu nie działa. Prawdopodobnie nie jestem dodany do grupy, tutaj, znaczy do grupy printa, tak? To samo bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o DistroBoxa. Na początku pojawił się tutaj duży problem, mianowicie dawałem sobie tutaj DistroBox create i tak dalej. To napisał mi permission denied. Musiałem siedzieć dobre z 15-20 minut, poszukałem o co tutaj chodzi na necie i znalazłem, nie byłem dodany do grupy docker, po prostu to też jest błąd w tym distro. Trzeba do zrobić komendę sudo group add docker i user, albo, albo w ten sposób, nie? Znaczy dodawanie grupy docker to jest raz, user mod, czyli przeniesienie swo dodanie swojego użytkownika do grupy docker wyjść i wejść do systemu, tak, czyli relog po prostu i docker normalnie nam zaczyna wtedy działać, ale to powinno być zrobione od kopa, tak się nam tutaj nie dzieje. To są chyba wszystkie rzeczy, jakie tutaj, że tak powiem, znalazłem, no sam system naprawdę zasuwa. Pokazywać XFC, co tutaj ten, no to myślę, że po raz tysięczny nie ma to najmniejszego sensu, nie? Chodzi tu głównie o pokazanie wam funkcji, jakie w tym systemie się znajdują, a tak jak powiedziałem, aplikacji nie ma tutaj dużo, tu nawet nie ma pakietu biurowego, dlatego wszystko instalujemy sobie ze sklepu. Odpalamy oczywiście software tutaj, GNOME Software się tą nazywam sobie, ściągnie. Jest dołączony Flathub i w ten sposób instalujemy tutaj soft bardzo fajne, przyjemne po prostu podejście do, do całej tutaj tematyki. Dobra, to odpalmy sobie tutaj na, na taką prawie końcóweczkę tego naszego pięknego heroika. Ja odpalam i widzimy się już w grze. Standardowy Kingdom Come Deliverance. Ustawienia, proszę bardzo. Ustawienia gry, a nie gry tylko grafiki miało być dokładnie tak. Full HD. I teraz jest jeszcze jedna rzecz tutaj niestety wychodzi, nie wiem dlaczego strasznie tnie obraz, czyli mamy tak zwany tearing. Mimo tego, że w ustawieniach tutaj systemu mam, mam włączony ten raz zaawansowany edytor, znaczy nie edytor, tylko zaawansowanie, ogarnianie pulpitu, tak, przez XFC to niestety problem istnieje nam tutaj. Tu również niby fałseng jest włączony, ale to nam niestety nie działa. Ja obstawiam, że jest to wina braku tego panelu Nvidia, który pewnie to w jakiś sposób nam ustawia. Dobra, odpalamy widzimy się w grze. Jestem w grze, proszę bardzo, i Tiring będzie widoczny. Widzicie, górna część ekranu, niestety, nam troszeczkę tutaj przycina. Wydajność jest bardzo dobra. To jest X11, zapomniałem powiedzieć. Nie ma Waylanda, tak? Bo X, znaczy XFC, Waylanda nam nie ogarnia. Widać, że Tiring, widać, że troszeczkę nam tnie. Widzicie, co się dzieje? Tnie. O, tnie, nie chodzi o to, że przycina animacja, tak? Tylko jest takie cięcie po prostu ekranu. No to jest kompozytor, po prostu coś jest nie tak z kompozytorem. Tak jak powiedziałem przed chwileczką, Moim zdaniem to jest brak po prostu panelu Nvidia, który jakieś takie rzeczy dodaje do, do steru. Widocznie bez tego no dzieje się to, co dzieje. Widać wydajność, wydajność jest bardzo dobra, 60 fps nam tutaj leci. W każdym razie z Długo Was tu zam zam zamyczać nie będę. Kierka działa sobie, pracuje normalnie można się pobawić, tak? kończymy. Nie będę już wchodził do Polpitu, myślę, że nie ma nam jeszcze sensu tutaj takich rzeczy robić. Fajny system przyjemny, jasne, że to nie jest distro dla każdego, no, no wiadomo, tego typu dystrybucje są raczej do, do poznawania ewentualnie tak jest. Chociaż nie mówię, ktoś może po prostu wziąć to, postawić, tak? No i tego używać, kurde, po prostu, że ma, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, nie ma wymagań z kosmosu, że musi być AUR, albo nie wiem, co tam jeszcze, btrfs -y, albo cholera wie co jeszcze, tak, z tych rzeczy. Zresztą BTRFS-a pewnie można samemu to postawić przy instalacji, jest taka opcja, nie? I potrzebuje system, który po prostu działa, a mm, nie jest, nie, nie wymaga, nie, tak jak powiedziałem przed sekundą, jakichś, nie wiadomo jakich pakietów, których tu może nie być, to jak najbardziej można się tym myślę pobawić, nie? Dobra, tyle. Słuchajcie, dzięki za każde wsparcie, oglądanie, łapkowanie. Czytaj więcej możecie wspomóc finansowo kanał, za co bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę się to po prostu przydaje. E, I co? I widzimy się w następnym filmie już niedługo na kanale Świadinuxa. Relax OS. Naprawdę bardzo fajne moim zdaniem Distro. Jest kilka problemów, ale tak jak powiedziałem, ja to zgłoszę deweloperowi. Mam nadzieję, że temat ogarnie. Ogólnie spoko. Tyle. Dobra, kończymy. Trzymajcie się po Cześć.